Dzień dobry. Znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. Dwa tygodnie temu powiedziałem wam o naszym pomyśle na płatny produkt do nauki języków obcych. Była ankieta o formacie i cenie tego produktu. W końcu kilkaset osób ją wypełniło. Dziękuję wam bardzo. I tydzień temu na moim blogu podałem wyniki ankiety i prosiłem o pomysły na tematy tego produktu. Dzisiaj mam dla was wszystkie konkretne informacje na temat tego produktu i datę, kiedy będziecie mogli go kupić w ramach przedsprzedaży. Będzie przedsprzedaż, żeby zbierać pieniądze, żeby go stworzyć. Będzie więcej informacji o tym później w tym filmiku. Produkt będzie płatnym pakietem tekstów po angielsku do BiblioBirda na temat prawdziwego życia w USA. BiblioBird jest darmową, open-source'ową aplikacją webową do nauki języka angielskiego, którą stworzyłem na podstawie metody, które sam użyłem, żeby nauczyć się języka polskiego. To znaczy przez czytanie i słuchanie interesujących treści, przeważnie książek. Podczas czytania tekstu na BiblioBirdzie możesz kliknąć w nieznane słowa i dostać tłumaczenie na język polski. Wszystkie nieznane słowa są automatycznie dodawane do popularnego programu do fiszek Anki dla powtórzenia później. Każdy tekst ma nagranie dźwiękowe i te teksty mogą również być nawet filmikami z transkrypcją. Wszystkie teksty obecnie na BiblioBirdzie są darmowe. Razem z żoną tworzymy jeden tekst tygodniowo, ale chcielibyśmy stworzyć bardziej ambitny pakiet tekstów, który zamierzamy w przyszłości sprzedawać, żeby utrzymać naszą pracę nad BiblioBirdem. W tym pakiecie będą teksty i filmiki z transkrypcją o wielu aspektach życia w USA. Na przykład praca, rozrywka, sport. W nim będą zwykłe artykuły oraz historyki i dialogi. Niektóre z tych nawet będą wzięte z prawdziwych rozmów między native speakerami. Również będzie mowa o imigracji, o stereotypach i o muzyce. Wszystko będzie po angielsku, z native speakerami i przygotowywane do czytania, słuchania i oglądania z pomocą BiblioBirda. Możesz nauczyć się o kulturze amerykańskiej i jednocześnie nauczyć się języka angielskiego. Pakiet będzie zawierał około 15 tysięcy słów w sumie. Będą dwa nagrania dla każdego tekstu, jedno w naturalnym tempie i drugie trochę wolniejszym, w sumie około 3 godzin audio. Będziecie mogli pobrać nagranie dźwiękowe w formacie MP3, żeby go słuchać na urządzeniach mobilnych. Każde tłumaczenie będzie oznaczone znaczeniem, które jest używane w danym kontekście. Będzie nagranie dźwiękowe dla każdego słowa, nie tylko dla całego tekstu. I będzie na poziomie średnio zaawansowanym, czasami trochę trudniejszy, ale z pomocą BiblioBirda będzie również dostępny z motywowanych osób na niższych poziomach. W poniedziałek, 25 czerwca, zacznie się przedsprzedaż na portalu polakpotrafi.pl. To jest portal crowdfunding, to znaczy, że tam są projekty, żeby coś stworzyć albo zrobić, które potrzebują konkretnej ilości pieniędzy. Jeśli uda się projektowi zbierać całą tę kwotę, dostanie pieniądze i projekt zostanie się zrealizowany. Jeśli nie, wszystkie te pieniądze zostaną zrefundowane i projekt nie zostanie się zrealizowany. Jeśli zapłacisz szczególne sumy, dostaniesz różne nagrody. Wśród naszych nagrodów będzie oczywiście sam produkt Real Life in the US za cenę mniejszą niż będziemy go sprzedawać w przyszłości i możliwość, żeby zostać
założycielem Biblioberda z dożywotnym dostępem do każdego płatnego produktu, który kiedykolwiek stworzymy w przyszłości, wliczając w tym produkty do nauki innych języków. No, będzie więcej informacji o tym wszystkim w poniedziałek. Prosimy Was o wsparcie, to wiele dla nas znaczy, ale to wszystko, wydaje mi się, że to wszystko na dzisiaj. Muszę wrócić do pracy, ale dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.